Cześć, tu Natalia Szymańczyk. Witam Cię w moim podcaście. Gościem mojego dzisiejszego podcastu jest nasza narodowa duma operowa. Jakub Józef Orliński, kontratenor. E, witam serdecznie. Dziękuję Ci, że przyjąłeś zaproszenie do mojego podcastu. Jedno ja Bardzo mi miło, tak po sąsiedzku, żoliborsko. Bardzo, bo jesteś żoliborzaninem. Tak. Pradziada? Pradziada? Prawdziwy Żoli Bożanin. Żoli Bożanin. Całkiem, całkiem dobrze to brzmi. Tak, jestem, jestem rodowitym Żoli A bardziej Żoli czy warszawiakiem? Ja, Żoli Bożanin. Tak, tak myślę. Uwielbiam Warszawę, ale jednak Żoliborz to jest ta moja, ta moja baza. Uwielbiam to miejsce. To jest takie miejsce, w którym czuję się naprawdę jak na swoim podwórku. Jakub? Ile najwięcej udało Ci się zarobić, tańcząc breakdance na macie kartonowej, na placu zamkowym w Warszawie? Na placu zamkowym w Warszawie to nie, nie w ogóle nie pamiętam jakby takich konkretnych sum, ale najwięcej, ile mi się udało zarobić, to zdecydowanie na streetach we Włoszech z moją ekipą, bo tam się rzeczywiście jeździło, to była kiedyś taka popularna sytuacja wśród tego środowiska breakingowego, szczególnie warszawskiego. Że się po prostu jeździło na te strity do, do, do Włoch I najfajniejsza była właśnie ta zabawa Tego, że się tak naprawdę nie brało w ogóle żadnych pieniędzy ze sobą Tylko trzeba było żyć z dnia na dzień I się kupowało ten bilet lotniczy do Roma Fiumicino I się startowało tak naprawdę po wybrzeżu Do góry aż do, do Elby Więc się zahaczało wszystkie takie małe miejscowości Typu Civitavecchia Nie wiem, tam jest masa takich małych, małych miejsc No i się po prostu na głównych deptakach tańczyło i też się żyło jakby z tego, co się zarobiło. No, nie spało się nigdzie w żadnym hotelu ani nic. Mieliśmy jeden namiot, że jest ciepło, no to jest lato. Wszyscy wrzucaliśmy rzeczy do tego namiotu i jedna osoba spała z tymi rzeczami w namiocie, a reszta po prostu się rozbijała naokoło, e, czy w jakimś parku, czy na jakichś skałkach w ogóle na obrzeżach. No, to było naprawdę całkiem ciekawe doświadczenie, ale rzeczywiście dało się z tego zarobić całkiem fajne pieniądze, no, jak na tamte czasy, jak na moje studenckie życie, to było super. No to, czyli to były dobre pieniądze, warto, tak? Nie, no, było super, no naprawdę. Może było. Sobie, no, dokładnie, ja się bardzo dużo nauczyłem podczas tego, tego wydarzenia, bo siedziałem tam ze trzy tygodnie, mm, śpiąc właśnie w parkach na ziemi gdzieś e, i dowiedziałem się, jak bardzo potrzebne są kartony, na przykład, bo no, spać w w piworze nie jest aż tak fajnie, jak spać na kartonikach. Czyli to no taka podkładka, że sprawia. No, i ci jest nie było cudownie. zimno cudownie w ogóle. Ale, pupkę, tak, plecki. ale ogólnie no, naprawdę dużo, dużo to daje komfortu, więc no tak, no, mieliśmy już całe takie swoje systemy, jak się rozbijać jak najszybciej. No i też super te miejsca, jakby to, to wszystko no, Byliśmy aresztowani mnóstwo razy, bo się okazuje, że nie można tańczyć bez pozwolenia. Na, na deptakach różnych. Ale siedziałeś więc, w celi? Nie, w celi nie, ale byliśmy w takim areszcie, gdzie, gdzie nas wypytywali o wszystko, a że wiesz, ja to tak. Jeszcze wtedy to w ogóle prawie nie mówiłem po włosku. E, jest tylko po angielsku coś, żeśmy dukali. No ale dość no śmiesznie było, bo ci, ci, ci karabinieri, czy tam municipale to Oni mieli taką sytuację, że brali te nasze dowody. Nie mieli pojęcia, które to jest imię matki, które mnie ojca, więc wpisali na no moje imię, jako imię ojca, na przykład w tym wypadku to samo, ale na przykład data, data, czy tam numer dowodu, wpisywali w ogóle jakieś inne informacje, więc właściwie to nic się tam groźnego nie działo. Czy jak dostaliśmy jakiś mandacie, to i tak to nie przyszło, bo i złe dane wpisywali, więc. Znaczy, rozumiem też, no że zar zarobiłeś nie. na ten mandat, tak? Zarobiłeś na tak, tak, tak. akomodację, na mandat tak, tak Na no wszystko było. To było, było liceum, pięknie, studio? Ale to było, tak, to było, to było w... Nie, to był już pierwszy czy drugi rok studiów, jak pojechałem na taką, na taką wyprawę. No, ciekawe to było, ciekawe. Ja to bardzo, bardzo miło wspominam, bo to są trudne rzeczy, bo jesteś z ludźmi przez 24 godziny na dobę, musisz się z nimi dogadywać, no i jeszcze... Tak naprawdę pracować. No, jest, wiesz, robiliśmy show tak naprawdę od myślę 20, 21, no do jakiejś pierwszej drugiej w nocy. Twoje takie ulubione miejscówki, gdzie tańczyłeś wtedy? E, Porto Zuro. To jest Porto Azzuro jest w, na Elbie, to jest naprawdę rewelacyjne miejsce. Tam jest w ogóle też więzienie, gdzie trzymano Napoleona, więc takie historyczne miejsce. E, ale naprawdę piękniusieńka, malutka miejscowość nad taką zatoką z portem. I też mieliśmy tam taką dość śmieszną sytuację, no bo no i musisz, się, musisz się myć jakoś po tych wszystkich show i znaleźliśmy właśnie ten port, no i w tym porcie zazwyczaj są takie miejsca, gdzie masz ten szlauf i możesz tą łódkę sobie myć, więc znaleźliśmy takie miejsce, no i po kolei jakby szliśmy się tam kąpać na tym pomoście już o tej drugiej w nocy no i ja poszedłem jako ostatni e, no i idę tam i tylko słyszę takie no i tak się już wykąpałem no ale cały czas słyszę te, te chichoty no i patrzę, a tam w takiej łódeczce taka starsza pani tak sobie siedzi z, z taką z kamerą. Z te, nie z kamerą, ale z takim, nie wiem, czy drinkiem czy coś, a miała taki kubeczek, sobie popijała i tylko patrzyła, jakby się tam kopiemy, no wiesz, no wiadomo, się kąpiesz nago na tym pomoście. więc myślę, że daliśmy jej dobre dobre show na no, koniec niech też ma coś od życia, może nie wyliście jedynie w ogóle, skoro ona myślę, taka usadowiona i przygotowana. Nie, no wiesz, no, bo tak, tak, tak pięknie wiesz, masz całą tą zatokę, no te piękne, gwieździste niebo, więc myślę, że, że po prostu tak jej się trafiło akurat, że ona to w sobie no, zazwyczaj siedzi pewnie Ale na tej w, swojej udeczce. Pogoniły się, czy jakoś się za, zakupiła? Nie, no przecież to, to ona mogła nas pogonić. To ona była, wiesz, na udeczce swojej, zaparkowana legalnie, a my żeśmy po prostu używali szlaufu do mycia do mycia w łódek, więc wiesz. No. A macie kontakt do dzisiaj? Z tą panią nie, bo ja też w popłochu uciekłem, tylko zamachałem, powiedziałem, że okej, okay, jazda i poszedłem, ale, ale nie, no, A z chłopakami z breaka mamy kontakt, oczywiście, że mamy kontakt. Cały czas zresztą uprawiasz break, to jest bardziej w sferze twojej pasji w tej chwili i robisz to w wolnych chwilach, łączysz ze swoim zawodem? Ja tego nie lubię traktować jako hobby, ten breaking jest dla mnie stylem życia, zresztą dwa dni temu było 50-lecie kultury hip-hop. Tak. I hip hopowcy okazuje się są starsi niż hip hop. Tak. Doktor Dre, Snoop, Dogg, tak. wszyscy 51 plus. Tak, tak. I tak, Steve, tak, tak. wyobrażasz sobie, że ma 65 lat. Ja pierdzie, no. W każdym razie nie lubię tego traktować jako hobby, bo rzeczywiście jest to rodzaj takiego stylu życia. Ja cały czas w tym siedzę, cały czas trenuję, i jakby to też niezależnie od tego, czy trenujesz, czy nie, jest masa osób, które po prostu siedzą w tej kulturze, a niekoniecznie ją aktywnie bardzo uprawiają. Ale jak raz w tym usiądziesz, to, to myślę, że ciężko jest z tego, z tego wyjść tak po prostu. Ja uwielbiam tą kulturę też między innymi dlatego, że te pierwsze moje wyjazdy, tak jak właśnie do Włoch, czy, czy jakieś jeździłem na różne inne zawody, to bardzo szybko jesteś w stanie z takimi ludźmi wejść w kontakt i często było tak, że nie wiem, u kogoś się na kanapie spała, a w ogóle nie znasz tego człowieka, tylko mówisz, że jesteś z tej ekipy, że tutaj przyjechałeś na to i na to. No i od razu jest jakaś tam wymiana. No, była taka impreza kiedyś w Warszawie, taka seria zawodów, ale też, yy, no nie wiem jak to nawet nazwać. No, przyjeżdżali ludzie z całej Europy, tak naprawdę, yy, ci brekneserzy, i to była taka wymiana. To się nazywało Project One Love. No i przyjeżdżali i cały tydzień po prostu siedzieli w tej Warszawie, poznawali tą Warszawę, trenowaliśmy wszyscy razem z tymi wszystkimi ludźmi, właśnie z Niemiec, z Hiszpanii, z Portugalii, nie wiem, z Włoch. Ym, była taka właśnie wymiana, i na koniec były zawody, gdzie się ludzie łączyli tak w pary, ale z, z innymi ludźmi. No i wiadomo, tam zawody zawodami, ale, ale ogólnie chodziło o, ten, o tą wymianę i bycie, bycie razem, bo później rzeczywiście, jak się jedzie gdzieś do Hiszpanii czy do Włoch, no to od razu można z tymi ludźmi się skontaktować i mieć jakąś tam właśnie metę w danym miejscu. A co ja uwielbiam też najbardziej, to to, że jak jeżdżę z tymi swoimi śpiewaczymi rzeczami, no czy nie wiem, czy byłem w Curychu, czy teraz w Monachium, czy w Nowym Jorku, czy coś. Ja zawsze piszę do. Kogoś, kogo znam, typu, wiesz, no mamy też po sąsiedzku tutaj, teraz mieszkającego Brusa Almighty. To jest jeden z najlepszych w ogóle B-Boys na, na Ziemi. No i on sobie mieszka, wiesz, ulicy ode mnie. Znamy, Masz, się, tak, znamy się, lubimy, więc jak dziś jadę, to do niego piszę: hej, Brusik, znasz kogoś w Cyrychu, on mówi: tak, 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 tapisz do tego typa. No i ja piszę do takiego człowieka. No i mówię: hej, słuchajcie, siedzę tutaj na robocie, właśnie w Operze w Cyrychu przez dwa miesiące. No i fajnie by było na jakiś trening y, do was przyjść, no i no jasne, wpadaj. No i od razu masz jakby zupełnie nową y, planszę do zabawy i, i, i jedziesz z tym. No i po no prostu wyczucia. możesz sobie trenować i, i poznajesz tych ludzi. Często też próbuję ich zgarnąć do opery, żeby im pokazać, co ja robię. Y, no i czasami się udaje, więc, y, więc też teraz miałem w Paryżu w zeszłym roku taką sytuację, że poznałem Castet, to jest jedna z najlepszych big girl na ziemi, ona już no, jest totalnym sztosem, uwielbiam ją. I poznaliśmy się w takiej kawiarni przez taką fotografkę, z którą ja pracowałem. No i powiedziałem, że dziewczyny, dawajcie, wpadajcie na, na show. Bo mamy Orfeo Neuridice, to jest takie gluka opera, która w ogóle jest, no, moim zdaniem, jednym z najlepszych dzieł, żeby kogoś jakby wrzucić w ten świat muzyki klasycznej. Bo jest bardzo fajna historia, oparta na micie. Plus jest krótkie, bo to trwa muzycznie chyba, to jest, nie wiem, 82 minuty. No to jest, wiesz, no, godzina. Taki zastrzyk, takiej muzyki bardzo, bardzo ładnej. Eee, no więc zaprosiłem dziewczyny na, na to show i no, były po prostu, wiesz, w szoku. No, Zaraziłeś? Troszeczkę tak. Czy nie zastrzyk podziałał? Tak, bo to jest, wiesz, co ja mam często wrażenie, że, że ludzie po prostu często nie wiedzą, że czegoś potrzebują i trzeba im to po prostu. Pokazać. Pokazać. To jest tak jak, nie wiem, No nie próbowałeś jakiegoś tam jedzenia, jak spróbujesz, to nie wiesz, czy ci będzie smakowało, czy nie. Jak ci zasmakuje, no to od czasu do czasu sobie to zjesz, ale jeżeli ci nie zasmakuje, no to, to nie, no to może spróbujesz za parę lat, wiesz, no to ja tak miałem z, z różnymi sytuacjami. Ale w sferze twoich pasji pozostaje cały czas ten breakdance. Nie jest to może twoje hobby, tak jak tak. nie lubisz mówić, ale, ale jest to bardziej na drugim miejscu, bo na pierwszym jest cały czas śpiew, który no, jest, tak, tylko, traktujesz co, zawodowo? Ja, ja to traktuję też bardzo spójnie z moim zawodem śpiewaczym, bo jednak to jest tak, że jak ja śpiewam, to żeby być gotowy do śpiewania, ja muszę być przygotowany fizycznie. I jakby to dbałość i świadomość fizyczna jest tak naprawdę wielkim punktem całej tej mojej kariery i dlaczego to wszystko w ten sposób idzie i dlaczego ja jestem zawsze gotowy, bo po prostu jestem w stanie przez taką dość... Wnikliwą analizę swojego ciała i tego, jak ja się czuję, być gotowy na każde, na każde szoło. A jest tych szoł całkiem sporo i odpukać jeszcze nigdy nic nie odwołałem, więc chciałbym, żeby to tak zostało. No ale to jest tylko właśnie kwestia tego, że ja znam siebie i cały czas muszę poznawać siebie. No bo wiadomo, że jesteśmy ludźmi, którzy cały czas jednak się zmieniają z wiekiem, więc jakby trzeba badać te, te sytuacje, jak się ten głos rozwija, jak to wszystko idzie. No i też tak naj, naj, najprostsze rzeczy typu alergie, no, Trzeba wiedzieć, na co się je, ma jakieś tam mm, reakcje, żeby być w stanie po prostu później wyjść na scenę i zrobić najlepsze, a nie tak po prostu przetrwać. Nie siedzieć w klimatyzacji, tak jak my tutaj na przykład tak. przed chwilą wyłączyliśmy. Tak, Ale tak, 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 jest to ważne. Cytat z ciebie. Dobry występ wymaga wielu wyrzeczeń. Nie ma mowy na przykład o staniu na głowie przed wejściem na scenę. Dlaczego nie masz stanek? Tak, na bo to jest, znaczy to jest takie w, w sensie bardzo szybki przykład tego, co nie jest dobre przed pójściem na scenę. Czyli jeżeli robię takie ćwiczenia na głowie, wiesz, kręcenia się i różne, no to jednak to bardzo usztywnia mięśnie yy, szyi, no bo jednak no, musisz jakoś to całe ciało utrzymać na, tym, na tej głowie. No i takiego rodzaju ćwiczenia nie jesteś w stanie tej szyi rozluźnić na w 5 minut. To są rzeczy, które potrzebują jednak trochę więcej czasu, więc to są rzeczy, które nie są świetne przed śpiewaniem. Ale na przykład uwielbiam stać na rękach, bo grawitacja mi wtedy pomaga wyczuć po prostu miękkie podniebienie i to jest rzecz, którą robię zawsze. I są po prostu takie ćwiczenia, też między innymi breakdensowe rzeczy, które pomagają mi w śpiewaniu. To jest masa rzeczy, szczególnie takich ćwiczeń oddechowych, ale też. Różnego rodzaju rozciągania i po prostu też rozciągania i mm, przygotowania tej y, klatki piersiowej i tych wszystkich mięśni międzyżebrowych, bo to są rzeczy, które naprawdę pomagają w śpiewaniu bardzo, bardzo, bardzo mocno, bo to jakby oddech dla śpiewaka to jest mniej więcej, no myślę, że 70-75% sukcesu. A są jeszcze jakieś inne rzeczy, których nie możesz robić przed koncertem? No nie wiem, to głównie chodzi o to, że, że na przykład jak mam. A nie, ja to nie piję alkoholu, nie piję Ale, biorę, kawa. Muszę, ale, ale nie, w ogóle, Takie rzeczy, które wysuszają tak, na przykład nie, to, struny. Tak, kursowe. tak, ale ja na przykład uwielbiam sobie tak właśnie taki łyczunek kawki, takiej bezkofeinowej nawet, nieważne, chodzi o ten, o ten aromat. Ja uwielbiam kawę w ogóle, więc staram się pić mniej, ale. Dlatego często piję taką bezkofiną, ale, ale tak. Uwielbiam. Uwielbiam sobie zrobić kawkę przed show i po prostu wziąć takiego, nie wiesz, malusienkiego łyczka i. Głos w trakcie naszego życia się zmienia. Absolutnie. więc czy Twój zawód też ma jakąś datę ważności? Że myślę, to do jakiegoś że, wieku się wykonuje? Myślę, że ma. Myślę, że ma. I, i moi starsi koledzy pokazali, że, że tak jest, jakby, że, że się da. To jest tak, że się da. To jest tak, że każdy też. W jakimś wieku może tańczyć, ale czy to jest dobre? No, no pewnie tak, chociaż trochę. W każdym razie chodzi o to, że znika, szczególnie w tym moim rodzaju głosu, znika taka świeżość tego głosu. I już dlatego. Teraz. Nie, nie teraz, mhm. ale po prostu nie wiem, jak się ma 50-parę lat, 60 lat, no to już rzeczywiście świeżość tego głosu znika. I, i, i nie jest to aż tak. Bym powiedział ciekawe, jak to jest ciekawe teraz. Przynajmniej <laughs> takie mam wrażenie. No ale słuchałem, no wiesz, ludzi w pokroju Paul Eswood, no, jeden z takich prekursorów, też jako jeżeli chodzi o, o, o muzykę dawną i bycie w ogóle kontratenorem. No to gość, yy, no jeszcze jak miał 70 lat, to w Krakowie robił warsztaty, ale też śpiewał, więc jakby, no da się, tylko ja bym tak nie chciał. Ja tego nie chcę. Ja sobie już wymyśliłem, że że, że Czyli trochę porobię... przesadziłam z tym mówieniem o emeryturze tak naprawdę w twoim przypadku. Myślałam, że to jest trochę tak jak pił z piłkarzami na przykład, że po jakimś takim, kiedy jeszcze są młodzi, Taak, muszą trochę nie, kończyć karierę. Wiesz, bo to też jest tak, że jakby dużo wrót się cały czas otwiera, no tak jak u, u piłkarzy, on gra w tą piłkę, to jest jakby to, ta, ta główna rzecz, ale no jak skończy tą karierę w wieku, nie wiem, 40 paru lat, to, to no to tyle rzeczy już się tam otwiera, jakichś współprac, czy inwestycji przez to, że no wiesz, no jednak piłka nożna, no dużo tam i zarabiają. Dużo, e, tam się nie dużo. Więc mają jakby ten kapitał, żeby zacząć jakieś swoje nowe biznesy i jakby mają tak, tak trochę nowe życie. To jest tak, jak wiesz, m, miałem takiego kumpla w Stanach, który, którego poznałem tak naprawdę, jak on już prowadził drugie życie. I to było dla mnie tak niesamowicie ciekawe, że ja dopiero byłem na studiach już drugich m, i jakby chciałem rozpocząć to moje życie. Miałem jakąś tam drogę objętą kariery, którą chciałem właśnie wziąć, objąć, e, a on. Zaczynał właśnie studia prawnicze po 10 latach kariery tancerza, gdzie tańczył w różnych broadwayowych show, gdzie no po prostu przez 10 lat sobie tańczył i spełniał swoje marzenia, jeździł po całych Stanach, na tych trasach, właśnie z jakimiś muzykalami typu Cats czy, czy cokolwiek. I on to skończył. I powiedział sobie, dobra, no to już koniec. No, jakby odhaczyłem wszystkie te najfajniejsze rzeczy, które chciałem, tak naprawdę, i nawet nie marzyłem o nich, i teraz zaczynam studia prawnicze, i wiesz, i, i dopiero po kolejnych, prawdopodobnie ośmiu latach, by zaczął nowy zawód, ale to było jak, jak rozpoczęcie nowego życia. No dla mnie to było na maksa. Ciekawe. Niesamowite, trochę taka zmiana taśmy w głowie, a ty masz już takie pomysły, co mogłoby być znaczy, czymś oprócz Breakdansu i oprócz śpiewania? Muzyka jest dla mnie najważniejsza, więc jakby to nigdy nie zniknie z mojego życia, bo ja jestem bardzo. Ja, ja się programuję muzycznie. Więc dla mnie to jest bardzo ważne, żeby to cały czas istniało. Więc nawet jeżeli będę powiedzmy zarabiał na życie w jakiś inny sposób, to jednak do domu będę wracał, będę miał swoje pianino, czy fortepian i będę, i będę coś tam dziergał. Teraz Cię trochę ocenię, ale przyznam szczerze, że patrząc na Ciebie, widać, że to jest dla Ciebie totalnie medytacja. Uh -huh. Poza oczywiście ciężką pracą, ale Ty jesteś po prostu 100% w tym. Tak, absolutnie. Jakby uwielbiam to i uwielbiam, jakby uwielbiam też ten styl życia. Jakby wiem, że teraz mam siłę, jestem jeszcze młody, przynajmniej tak to traktuję. Oczywiście, że tak, jeździsz na Garbage Festival. Eee, tak. Tam potrzeba mieć dużo Ma, tam siły. Tam trzeba mieć dużo siły, tak. To ja pojechałem na, na, na pięciodniowe wakacje, ale byłem jeszcze bardziej zmęczony. Ale było fajnie. W każdym razie, tak, uwielbiam to, co robię. Uwielbiam jakby podróżować, uwielbiam poznawać nowych ludzi. Też uwielbiam się dzielić. Jakby to jest też dla mnie taka, m, taka możliwość z tą muzyką, że ja mogę się dzielić tym, co ja też czuję i niekoniecznie ci wszyscy ludzie, dla których śpiewam, czy występuje muszą czuć dokładnie to co ja, ale jeżeli cokolwiek uda mi się z nich wydobyć i jakby obudzić jakąkolwiek emocję, no to ja to traktuję już jako, jako sukces, bo szczególnie w dzisiejszych czasach, jak mamy te wszystkie telefony, wiesz, pady, iPady i komputery, gdzie wszyscy po prostu klikają non stop i jakby ta prędkość życia jest. No, dużo, dużo szybsza. I, I ta zmienność też. I wiesz, no jest strasznie, jesteśmy pod nawałem informacji. Więc jak jesteśmy w takiej sali koncertowej, czy nie wiem, na sztuce teatralnej, czy na balecie, czy w ogóle na jakimś występie, który jest na żywo, no to super jest być w tym tu i teraz, być z tymi ludźmi, więc, więc to jest naprawdę super jednak widzieć, jak ci ludzie to przeżywają i mają e, jakieś tam. Emocje się w końcu budzą na ich twarzach. Może oni też medytują razem z tobą? No, niektórzy to na pewno. Niektórzy zasypiają, wiesz. <grym 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 ale przynajmniej let's co, have a rest. Nie, ale wiesz co, ja, ja to sobie tak tłumaczę trochę tak, jak ja to mam. Czyli ja, jak jestem na e, występie jakiejś muzyki klasycznej, to staram się wyłączyć e, ten mózg analityczny pod względem tego, czy to jest dobrze zaśpiewane, czy dobrze zrobione, czy staram się po prostu wiesz, tak mieć dobry czas, mieć dobry czas i jeżeli ktoś śpiewa bardzo dobrze i w ogóle jest wszystko pięknie, to mnie to tak relaksuje, mnie to tak relaksuje, że ja się nie muszę stresować za tą osobę, która, która teraz występuje, że no ja potrafię zasnąć, ja potrafię się tak, wiesz, zamykam o oczy i odpływam, ale to oznacza, że wtedy jest wspaniale, że wtedy ten ktoś, kto jest na scenie po prostu robi najlepszą robotę, więc jak widzę kogoś, ktoś pi, to sobie myślę, o, czyli pewnie robię z*** to robotę. Co więcej... Podobno są chirurce, którzy wykonują operacje na otwartym sercu, przy Twoim głosie. Tak, wiele dostajemy takich wiadomości właśnie też z moim pianistą Michałem Bielem. I no, to jest nadspodziewanie dużo tak naprawdę wiadomości od różnych rodzaju, różnego rodzaju lekarzy, którzy w takich mailach do mnie właśnie piszą, że dzięki za, za te nagrania, dzięki za, to, za te Twoje płyty, bo naprawdę to jest jedyna. Muzyka, która sprawia, że ja naprawdę mogę się skupić, skoncentrować, a jeszcze mieć tą nadzieję, że to się wszystko uda. Więc to jest takie, wiesz co, no to jest piękne. Jakby po, po takich wiadomościach naprawdę czuję, że, że kurde, no tyle pracy, wiesz, no bo ja na serio pracuję właściwie 24 godziny na dobę, non-stop. Yy, no bo tego jest wiele. To, wiesz, to takie bycie, bycie freelancerem w tym świecie yy, i też jakby przez to, że ja mam ten głód cały czas. Yy, yy, Rozrastania się i pracy nad sobą, ale też wprowadzania jakby nowych, nowych rzeczy. Nie na siłę, ale po prostu robię bardzo dużo takich projektów, które nie są standardowymi projektami w muzyce klasycznej. I te wszystkie moje płyty solowe to są rzeczy, które, które razem z moim przyjacielem, Janisem, wynajdujemy te skarby po prostu barokowe. No to zajmuje strasznie dużo czasu, ale nie ma kiedy tego robić. No to robimy to po nocach, więc jakby jesteśmy. Po nocach w kontakcie na tym Whatsappie, czy FaceTime'ie, czy na komputerach po prostu badamy te wszystkie rzeczy. On mi wysyła te nuty i, i to wszystko się później znajduje na tych, na tych albumach. I Z tego też jestem bardzo, bardzo dumny: no bo jednak są utwory takie sztampowe i wszyscy jakby znamy tego Vivaldiego, te cztery pory roku i, i wszystko. I są takie, takie rzeczy, które są bardzo, bardzo znane w szerszym gronie, ale jest też masa utworów, które są zapomniane. No i dobrze, że są zapomniane, bo są brzydkie. Ale są też takie, które nie są brzydkie, które nie są nudne, które są wspaniałe, i fajnie to jakby nagrać, jakby wprowadzić znowu życie w taki, w taki utwór. No i tym fajniej jest później widzieć, że ludzie się pytają o nuty do takich utworów, chcą je wykonywać na swoich egzaminach, nie wiem, w nauczelniach czy właśnie na koncertach, więc no to jest moim zdaniem. Sukces propagowanie właśnie takiej, takiej starej muzyki, tej muzyki barokowej, która tak naprawdę jest bardzo, bardzo bliska tej, tej muzyki współczesnej, wszystkiego, którego, czego tego teraz tak naprawdę słuchamy. No i stąd właśnie powstał ten projekt męskiego grania z Alkiem, z Aleksandrem Dębiczem gdzie żeśmy jakby całym pomysłem na, na ten program było to, żeby pokazać ludziom jak blisko tej muzyki współczesnej, tej muzyki naszej popkultury takiej całej jest właśnie ta muzyka barokowa No i, i, i moim zdaniem wyszło to naprawdę super. Super wyszło, potwierdzam, super. Wyszło naprawdę super i ja się bardzo cieszyłem, że dostaliśmy taką szansę i dlatego właśnie bardzo dziękuję tej całej ekipie męskiego grania, bo no było to bardzo ryzykowne z ich strony. Bo my tak naprawdę do. Tak naprawdę pierwszy raz te, tego typu muzyka pojawiła się na, tak, na tym festiwalu. Tak, oni byli bardzo zadowoleni. To był, to był bardzo duży eksperyment, bo no wiesz, no przez to, to, to nie że... mogło się nie powiedzieć. No tak, tylko wiesz, my nie mieliśmy żadnych tak naprawdę, nie mogliśmy nawet wysłać próbek, bo ja byłem cały czas na trasach koncertowych i wróciłem dosłownie na sześć dni przed męskim graniem, wróciłem do Polski, żeby robić jakieś tam próby z chłopakami do tego projektu. No i w sześć dni, oczywiście, wcześniej byliśmy cały czas na łączach. I e, obgadywaliśmy, jaki robimy materiał i robiliśmy jakby online'owo mhm. takie próby m, tego, co będziemy, tam, co będziemy tam grać, ale tak fizycznie spotkaliśmy się na sześć dni przed męskim graniem i sześć dni... To bardzo mało. To, bardzo mało i katowaliśmy to, ale no wiesz, no jest, naprawdę siedzieliśmy 6 dni bez przerwy y, przed tym koncertem. Wyszło super, y, no i jesteśmy głodni takich, takich wrażeń, dlatego dużo takich też... Współprac powstało. Czy to robiliśmy aranżację Miłosz, dla, dla, dla Netflixa, bo była, była premiera Głębokiej Wody, to zrobiliśmy tak. dla nich aranżacje i zrobiliśmy ten na premierze we Wrocławiu. Zagraliśmy tak. taki mały koncercik. Oczywiście wiesz, te Doliny, czyli pieśni współczesne z Miłoszem. E, Kasia, Nosowska. Kasia Nosowska, Kasia oczywiście. Z synem. Super kawałek. Ja, jak, no nie, jak mi jak Michał, który to produkował. Puścił ten numer i powiedział, że, że fajnie było, jakbym się dograł. W sensie, no już miałem tą wiadomość od, od Kasi Nosowskiej, która jest po prostu najlepszą osobą na ziemi. Jest. Jakby no. Kasiu ręce, wiesz, że jesteś umówione na wywiad. Nie, tak, ręce mi nie troszkę opadły, bo wiesz, ja ją poznałem przy, w, przy okazji olśnienia netów w Krakowie, nie wiem, 6-7 lat temu. I, i się poznaliśmy, no ja siedziałem obok niej, a ja, że jestem fanem, no to taki wiesz, młodziutki tak, byłem, tak. wiesz, i tak mówię, szczypiorek i ja mówię, kurczę, cześć, wiesz co, strasznie chciałem cię poznać i w ogóle jesteś takim mistrzem, królem wszystkiego. Ciekawe, ile razy w życiu ona to usłyszała. No, ale wiesz co, ona jest tak miłą osoba, a jeszcze y, jakoś się tam przecinaliśmy, E, gdzieś tu i tam i nagle dostaję SMS-a od Kasie Nosowskiej, który jest trochę jak taki malutki SMS-owy esej, ale tak piękny, ale tak pięknie napisany i w ogóle no, z taką gracją, ona no, tak Aha. pięknie posługuje się słowem. Tak. E, dlatego też uwielbiam jej piosenki, no bo te teksty są świetne. E, ale, ale dostałem takiego SMS i mówię, jejku, to jest tak piękne. To jest w ogóle, ja powinienem to wydrukować i oprawić. No, takiego, Za, nie zachowałeś tego, sobie w telefonie? Nie, no mam, mam, mam zachowane. E, w każdym razie poprosiłem, mnie, żebym dograł właśnie do tego numeru. Pojechałem do, do, do Michała, e, do studia. I no, miałem jakieś tam swoje propozycje. Ja to lubię tak sobie troszeczkę poimprowizować, ale mieć jakiś szkielet tego, co, co bym chciał zrobić nagrałem to i tak troszkę się stresowałem, no bo tak, ja, ja uważałem, że to było dobre. Michał też tak, mówił, o, świetne, świetnie, świetnie, fajnie, fajnie, zrobimy. No i wysłał to właśnie Kasi, no i taki był trochę stresik, czy jej się to spodoba, czy to będzie działało z jej koncepcją na ten, na ten numer. No mm, ale bardzo jej się spodobało, więc, więc jest. No i, i wszystko działa. Pięknie. Brawo, możemy podziwiać. Proszę odsłuchiwać. <laughs> to jest naj najnowsza produkcja, bo to jest najnowsza tak, płyta tak, Kasi. Tak, tak, tak. De Dokładnie. Dokładnie. Czy to, że lubisz takie współprace, nowe projekty, oznacza, że trochę już nudzisz się swoim podstawowym zawodem? Absolutnie Czyli nie. Czyli byciem kontratenorem? Absolutnie nie. Najba największy przykład to jest moja trasa koncertowa z nową płytą Beyond. Mamy 20, chyba dwa koncerty. To jest. no, Ja się na tym nie znam, ale moi ludzie z, z Warner Classics powiedzieli mi, że to jest chyba jedna z największych na świecie w ogóle wszechczasów trasa koncertowa muzyki klasycznej. Że nie było takich tras, że ktoś zrobił 22 koncerty. To tak, wiesz, na jednej że tak trasie. dużo koncertów, tak? tak? Na jednej trasie. No, mamy co, co drugi dzień mamy koncert. Półtora miesiąca po prostu jeździmy, zmieniamy miejsca po całej Europie. A dlaczego to jest tak dużo? Bo trzeba się tyle przygotowywać do każdego koncertu, czy to jeżdżenie po świecie? No bo. No, Beyoncé, jest... jak robi swoją trasę koncertową, no to ma tam kilkadziesiąt miejsc. A ty jesteś trochę Beyoncé. No nie wiem, czy jestem Beyoncé, to jest Beyoncé, ale, ale, ale jest tak, że rzeczywiście wygląda to trochę jak taka popowa trasa tych miejsc jest odgroma, no i dlatego jest ich odgroma, bo nie wiem, no przez lata teraz jeżdżę i śpiewam w różnych miejscach i ludziom się podoba, więc jak mamy taki program i ten management sprzedaje taki program, no to nagle się odzywają inni, inni, inni i, i go, i go bukują taki program, więc jesteśmy po prostu po całej, po całej Europie, a trwa to tyle, no bo musimy po prostu zmienić miejsce, no jesteśmy w Warszawie, tak naprawdę zaczynamy z Wrocławia, więc jest Wrocław, Warszawa, Później mamy jeden dzień przerwy i jedziemy gdzieś, nie pamiętam, czy, czy do Paryża, czy gdzieś, no ale jest tych miejsc od, po prostu od groma. Więc no ciekawe, ciekawe. Ja jestem, zobaczymy, jak to, jak to wyjdzie, ale jest to zupełnie nowy program, więc y, cieszę się i mam masę takich pomysłów też z tą muzyką klasyczną, które na pewno wejdą w życie prędzej czy później, ale nie zamykam się i dlatego są też te współprace i te projekty takie trochę wychodzące poza ramy y, tej muzyki klasycznej. I nie dlatego, że mi się nudzi, tylko po prostu, że jestem głodny. I nie lubię, nie lubię się zamykać. No, tak jak z tym e, breakingiem. No. Robię to, bo, bo lubię, a nie, bo się komuś podoba. Chirurzy puszczają sobie Twoją muzykę do operacji. A czy dostajesz e, też wiadomości od ludzi, którzy e, mówią, że Twoja muzyka komuś pomogła w ciężkich chwilach? Tak, no, jest, jest trochę takich wiadomości. I to też jest właśnie, to są takie wiadomości, które budują i, i pomagają zmotywować, jak się jest zmęczonym i już naprawdę ma się dość. Potrafi to zmotywować do dalszego działania, bo no nie wiem, jest coś w tej muzyce klasycznej. Ja nie mówię, że tylko w mojej, bo ja, ja też lubię często posłuchać muzyki klasycznej, bo ona mnie sprowadza w takie miejsce, którego nie znam. Jakby nie wprowadza mnie muzyka popowa, houseowa, elektroniczna, techno, mnie nie wprowadza w taki stan. No ale tak samo właśnie tego rodzaju muzyka potrafi wprowadzić w inny stan, ale jest coś w tej klasy, muzyce klasycznej takiego. Co jest połączone bardzo z tym naszym systemem emocjonalnym, i, i to jest takie wtedy, no nie wiem, takie głębokie. Nie wiem, ja to mam naprawdę takie przeżycie, że ostatnio, jak właśnie byłem na tej plaży w Jastarni i posłuchałem kawałek Ombra My Foot, tej symfonii, no tak się popakałem, nawet nie wiem czemu. To po prostu samo, oh. wiesz, jesteś w słońcu, leżysz sobie pięknie, śmiejesz się, fajnie, fajnie. Słucham tego, no i nagle mnie tak roz, rozkleiło mnie totalnie. Ale no nie jestem ci w stanie powiedzieć, dlaczego. No to po prostu jakby piękno, uderzyło mnie piękno, i jakby mam taką czasami reakcję. No i też różnie reaguję na, na różne rzeczy, ale też uwielbiam słuchać różnego rodzaju muzyki właśnie po to, że, że tak jak Ci mówiłem na początku, ja się programuję trochę muzyką, więc jakby każda, każdy rodzaj muzyki. I też artysta programuje mnie w trochę inny sposób, więc jak mam, nie wiem, jakiś trudny bardzo dzień, a muszę zrobić właśnie, nie wiem, choćby dużo wywiadów, albo mam jakiś show, które jest bardzo ważne, to potraf potrafię się tą muzyką jakby zmanipulować, żeby to wszystko się udało, no bo nie wiem, jestem przegnębiony, smutny, a sobie puszczę trochę chaosu albo jakiegoś fanku i się trochę nabuduję, i, i jestem w stanie ten dzień na spokojnie wytrzymać. Czy jesteś bardziej rozpoznawalnym? Gdzie częściej do ciebie podchodzą ludzie po autografach, najbardziej albo się chyba w Warszawie czy w Paryżu? Mm, najbardziej chyba Francja i Hiszpania. Ale w Polsce też zaczyna się robić tak, że byłem w Kuźnicy na wycieczce rowerowej. O! I co e, nam się działo? I byłem w restauracji, która się nazywa czek, jak to się nazywa? Morski Zając. O. Morski Zając, tak. No i tam sobie siedzę tam. Rybki. Tak, siedzę sobie tam, siedzę, no i nagle przychodzi dziewczyna, nie wiem, myślę, że ze 20 lat maksym, maksimum. No i mi mówi, że kurczę, przepraszam, że cię przeszkadzam tutaj taka prywata, ale no po prostu słucham twojej muzyki i strasznie mu chciała, wiesz, chociaż zdjęcie, bo nie mam nic żadnej kartki, nic. Nie mówię, nie no w ogóle spoko. Więc to jest miłe, że, że nagle się tak dzieje. Albo jechałem rowerem właśnie przez Jastarnię i się pan jadący w drugą stronę rowerem zaczął nas gonić. I mówi, cześć, wiesz co, bo ja to słuchał ciebie tyle i żona mówi, nie zatrzymuj go, ale ja mówię, nie no, przecież przyjeżdżasz, przecież cię bo muszę. I podjechał, żeby nas zatrzymać. Jeden więc na jakby, w życiu. Więc zdarzają się po prostu w Polsce takie sytuacje, że mnie rozpoznają, ale wiesz, to ja jestem muzykiem klasycznym, więc jakby to jest zupełnie innego rodzaju, nazwijmy to sława, niż sława takiego, nie wiem, Quebo, czy, czy właśnie Dawida Podsiadło, który który w Polsce jest, no wiesz, no, takim wielką postacią, i gdzie nie pójdzie, to go, to go rozpoznają. Ale słuchaj, ty to zmieniasz. No. Kiedyś podchodziłeś ty do Kasi Nosowskiej, a teraz podchodzą ludzie do siebie. No czy tak? No i to, jest, i, to jest, i, to jest, i to jest bardzo miłe. Znaczy, bardzo miłe jest też to, zauważać, że w tym świecie, tej, tej, w tej nowej generacji, w tych młodych ludziach też istnieje teraz taki głód i też. Wydaje mi się, że w niektórych kręgach jest to nawet całkiem cool. Wiesz, takie hip. Sophisticated. Żeby, żeby było, wiesz, że powiedzieć: No, ja byłem mm -hmm. na wystawie. O, ja byłem mm -hmm. w teatrze. O, ja byłem na koncercie. I rzucisz I nazwiskiem, i, którego nikt nie zna. No, prawdopodobnie, wiesz. I rzucasz czymś takim. Więc jakby wydaje mi się, że to się zaczyna robić takie fajne, żeby nie tylko iść na imprezę w piątek, tylko żeby na przykład wieczor wieczorem pójść sobie na jakieś wyjście do teatru i, albo na, do koncertu, do, do jakiejś sali koncertowej. I w ten sposób spędzić czas i powiedzieć o tym znajomym, i to jest takie, wiesz, takie, takie fajne w, w środowisku, i uważam to za jak najbardziej. No, jak najbardziej to popieram, bo, bo fajnie jest, ja tak samo, trzeba zachować balans. Są rzeczy, które są bardziej kulturalne i mniej kulturalne, albo dwie te rzeczy mają jakiś tam dobry wpływ na nas, więc trzeba doświadczać, więc wiesz, siedzę na trasach koncertowych, w operach przez po prostu cały czas, więc lubię też czasami właśnie taki garbage uderzyć w tą muzykę elektroniczną, szczególnie, że tam to jest genialne, jest w lesie po prostu wszystko pięknie, są te różne sceny, więc każdy znajdzie coś dla siebie, a ja uwielbiam taki, wiesz, się wytęczyć, więc taka muzyka house'owa to jest dla mnie... Uff. Rozmawialiśmy już poza anteną o tym, że duża, y, duży benefit Garbicza versus Burning Man, do którego czasami jest porównywane, jest to, że tam są drzewa. Tak, ja uwielbiam naturę. Uwielbiam, uwielbiam jak się, wiesz, jak się zmienia po prostu, yy, no... Wszystko na naokoło ciebie, że nie jest takie regularne. Ja no, ten Burning Man no jest, wiesz, masz tą, masz tą pustynię, jakby. No, jesteś na polu tak naprawdę. Jest super, na pewno jest super, bo nie byłem, więc nie, nie jestem w stanie za dużo powiedzieć, ale ten, ten garbage jednak w tym lesie, to, to jezioro, ta wielka, naprawdę olbrzymia przestrzeń i, i ta międzynarodowość, bo są rzeczywiście ludzie z Kanady, wiesz, że z Ameryki czy, czy właśnie z Hiszpanii poznałem ludzi z Francji, z Niemiec, jakby z całego świata, naprawdę znajdziesz tam każdego. No to jest to, jest to fajne, plus te kostiumy, to wszystko, no to jest jednak, te stroje, no to robi... Wszystko się naprawdę, fajnie ko komponuje, tak, to jest, nie? W całość. To jest, no, to jest fajne to jest. I młodzi ludzie. Ale też nie tylko, wiesz, to no jest fajne. właśnie, jaka tam jest rozpiętość, powiedz mi, Bardzo wiekowa? Duża. Od 1 do 91? Myślę, że spokojnie można tak powiedzieć, bo są ludzie, którzy naprawdę są starsi i, i tam sobie chillują, wiesz, bo to... No tam można naprawdę bardzo fajnie spędzić, spędzić czas. A jedną z moich ulubionych sytuacji było to, że masz namiot, gdzie odbierasz swoje bilety i tam opaski i te. No, tam takie opaski z tym chipem, żeby tym płacić. W każdym razie masz tą kolejkę dla ludzi, którzy kupili bilet i tam go odbierają. Kolejka dla ludzi, którzy mają tam bilet VIP i dla różnych gości artystów, plus taka kolejka dla lokalesów, że oni mają taką tradycję, że lokalnie ludzie, którzy pokażą, że mieszkają w Garbiczu, y no to oni mogą wchodzić za darmo. Więc chodzą normalne, takie, wiesz, no... Może to, jest, może to jest jakieś <słuch> trochę przekupstwo na zasadzie, wiesz, nie będą zgłaszać, że jest za głośno, no więc chodźcie, zapraszamy. Co, no to jest tak, wiadomo, że, że, że y, podobno mieli jakąś tam sytuację z burmistrzem, który mówi, że o, tam w poniedziałek, jak już jest ta impreza, no to, że jest za głośno. No, ale Dobra, dlatego duży. mają w głąb taką wypowiedź, Kopaną trochę w scenę w ziemi, która jest otoczona tym lasem, żeby to aż tak nie, nie dudniło. E, żeby to aż tak nie, nie dudniło. No i wiesz, no to jest ile? No, tam cztery dni takiej głośnej muzyki w ciągu roku no, pf, wytrzymają, a poza tym lubią to. Dla, dla takich lokalistów, jak żeśmy z nimi rozmawiali, to oni, mówią, że to jest wydarzenie roku, że oni czekają, że oni tylko czekają na to, aż to się wydarzy, bo dla nich to jest tak ciekawe zobaczyć tych wszystkich ludzi z całego świata, nagle w Garbiczu, w takiej małej miejscowości. Światowej sławy kontratenorów? E, tam na szczęście nikt mnie nie rozpoznał. <laughs> Czyli miałeś dobry strój i dobrą charakterystykę. Nie, nie no, moja ciocia no, zrobiła tak dobrą robotę. Mają właśnie taką firmę e, ze swoimi koleżankami, mm, kostiumy filmowe, i, i po prostu wynajmują kostiumy do filmów, do seriali. E, więc ja po prostu poszedłem do tego, do, do tego magazynu i mówię: Ciocia, no weź, pomóż. I, i pokazałem jej właśnie referencje na, na jakimś Instagramie, czy coś. I potrzebuję takiego, takiego, takiego. No, no dobra, to tu, 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 tu. I wszystko wypożyczyłem. No i rewelacja, no czułem się fantastycznie, bo jakbym nie miał kostiumu, to myślę, że, że nie bawiłbym się aż tak dobrze. Bo jednak jak jesteś w tym stroju, w tym, w, tym, w tym wszystkim jakby 100%, no to jesteś częścią tego, ale tak całkowicie częścią tego. Jakub, może w przyszłym roku ty na garbiczu. A wiesz jak co, artysta. tak, jak patrzyłem, yy, są takie, takie takie są sytuacje, że właśnie jest jakaś taka muzyczka i ktoś właśnie na tym mikrofonie robi jakieś takie wokalizy, spokojnie bym dał radę. Spokojnie. Bezproblemowo. No to słuchaj, w związku z tym, że poszukujesz nowych horyzontów, może. Absolutnie. Jak zadzwonią, napiszą, z chęcią, z chęcią to zrobię. Słuchaj, e, chciałam się trochę cofnąć w czasie. No, Wszystko proszę. Wszystko dobrze? Tak. W latach 60. Beatlesi zgłosili się do wytwórni, e, słynnej wytwórni Dekka. Przekazali im swój materiał, Dekka wysłuchała i Dekka powiedziała: Nie powinniście się w ogóle zajmować muzyką. Wow. Robert Lewandowski. Z kolei grał w Legii jeszcze jak był młody, chyba miał 17 lat. I po roku kontraktu został sprzedany za 5 tysięcy do znicza Pruszków, co było dla niego taką, takim ciosem sportowym, degradacją. To są historie o odrzuceniu. Czy twoja historia też mogłaby się znaleźć na tej samej półce? Oczywiście, ja, my mamy to, jakie swoje. pomiędzy Beatlesami uf. a Lewandowski, Lewandowskim. Oj, Śmiesznie, bo Lewandowski gra z kolei z moim bratem w, na początku na, na Konwiktorskiej jest klub. Jest, mały. <laughs> więc śmiesznie. E, no tak, mm. tak. A to tak, musiało tak, być tak, lata tak. temu. No lata, to jak oni byli w gimnazjum sportowym, to w, nie wiem, to było jak mieli po 14 pewnie lat. Tak samo e, Róża, który jest aktualnie chyba menadżerem w ogóle Takim pr yy, Roberta, więc oni się wszyscy znają. Yy, w każdym razie, tak, no, w dokumencie Music for a While, który został wyprodukowany przez ZDF i Arte, yy, opowiadam właśnie tak pokrótce tą historię, to nazywam historia odrzucenia, bo tak naprawdę wszędzie byłem odrzucony. Jakby tam yy, ja nie miałem żadnego prostego ruchu w tej <laughs> mojej karierze. <laughs> to znaczy w więc, młodości. Zaczynając, zaczynając od Uniwersytetu Muzycznego imienia Fryderyka Chopina, gdzie zdawałem, no to nie, nie zdałem trzy razy jakby musiałem dopiero za, na, na studia magisterskie dostałem się na te studia niepłatne, a tak to musiałem za te studia płacić. Więc gdyby nie to, że miałem wsparcie finansowe od tak naprawdę nadal, bo znam jedną osobę, która mi finansowo pomogła, a ta druga osoba, która wpłaciła po prostu pieniądze na konto uczelni. Zrobiła to anonimowo i mam jakieś tam podejrzenia, kto to zrobił, ale, ale nie wiem. Dokładnie. W każdym razie no, płaciłem za studia, więc to było moje pierwsze odrzucenie. Dostałem się na te studia magisterskie. Zacząłem pracować też w, w Niemczech, jak już byłem jeszcze na, na, na studiach magisterskich w Warszawie, ale też no, składałem papiery na różne konkursy i na tych konkursach często się nie dostawałem albo się dostawałem i odpadałem w pierwszej rundzie, więc cały czas jakby dostawałem te kopy. Na tyłek, I, i też jest taka bardzo znana Akademia Le Jardin de Voix. To jest um, ogród um, głosu, no powiedzmy. I to jest prowadzone przez taką bardzo znaną orkiestrę muzyki barokowej, um, którą prowadzi William Christie. No, taka naprawdę ikona muzyki barokowej. I to jest w Tirée, to jest na, na zachodzie Francji. No, i tam się wysyła swoje nagrania. Oni słuchają tego i zapraszają cię na y, przesłuchania na żywo. Śpiewasz, no i wtedy cię zapraszają dopiero na ten program, na ten cały tydzień bycia tam. Ja zdawałem na to, nie wiem, trzy razy. Nawet mnie nie zaprosili na te nagrania na żywo, znaczy na te przesłuchania na żywo. Po latach, latach, jak już studiowałem w, w Juilliard, mm, William Christie przyleciał, żeby poprowadzić jakiś tam koncert z, z orkiestrą, mm, właśnie tą juilliardowską, no i też podszedłem do niego i mówię, że cześć, ja bym strasznie chciał dla ciebie zaśpiewać, żeby jakby przejść te... On wtedy mówił, że no, że niestety, ale nie ma czasu i w ogóle. Więc y, mieliśmy taką wymianę, że ze studentami z Juilliard polecieliśmy do tego Thierrys zagrać jeden koncert. No i jak zagraliśmy ten koncert, Christy podchodzi i mówi, Jezus, już fantastycznie. Czemu ty nigdy nie zdawałeś do Le ja On mówi: No teraz. Ja mówię, ty no, William, wiesz co, no, ja ty zdawałem no, William. Trzy, trzy, trzy razy zdawałem i ani razu nie chcieliście mnie nawet na żywo posłuchać, więc... Więc tak to wyszło, ale satysfakcja była, bo rzeczywiście po latach e, zaczęliśmy współpracować i robić różne koncerty razem, ale takich historii mam od groma, no bo tak samo było w, czy w różnych konkursach, czy też e, na początku do Stanów zdawałem do Curtis Institute of Music, to jest w Filadelfii, bardzo prestiżowa szkoła, tak samo jak Juilliard, to są dwie najbardziej prestiżowe szkoły tak naprawdę na ziemi. No i w tym Curtis też dostałem się do finałów, bo tam się aplikuje całe swoje życie. To trwa, ta aplikacja mi zajęła wypełnienie jej, no, pewnie z miesiąc. I, I ten lot w ogóle do tej Filadelfii, spałem na jakimś w ogóle na ziemi, na jakimś dmuchanym materacu w lutym, gdzie tam jest minus 700. I, i, no i zaśpiewałem tą pierwszą rundę, później drugą rundę, trzecią rundę No i byłem w tym finale, gdzie jest ta rozmowa z głównym dyrektorem Było sześć osób, wzięli jedną osobę, w tym nie mnie Bo pan dyrektor stwierdził, no wiesz, super było cię posłuchać, ale my nie potrzebujemy w ogóle kontratenora Ja takie, ja pierdzie, to ja wydałem całe oszczędności swojego życia, żeby tutaj przylecieć, ogarnąć tą wizę Żeby to wszystko zrobić, a ty mi mówisz, że ty nie potrzebujesz kontratenora No byłem, zły byłem, ale no z drugiej strony dobre doświadczenie Później powstał pomysł, żeby zdawać do Juilliard. No i to też nie jest tak jak się wydaje, no bo studiowałem w tym Juilliard, więc wydaje się, że udało się, ale zdawałem tam na zupełnie inny program. Ja zdawałem tam na ADOS, to jest Artistic Diploma in Opera Studies. No i zdawałem znowu, aplikujesz całe swoje życie. To przesłuchania były w grudniu. Zaprosili mnie na te przesłuchania, było ze 40 osób z całego świata. No i przechodzisz te rundy, więc masz pierwszą rundę, drugą rundę, trzecią rundę, no i na koniec ta, ta rozmowa, wzięli jedną osobę, nie, dwie osoby z siedmiu, w tym nie mnie, więc znowu się nie udało i, i co, no i mój mentor, który mnie tam wysłał, Aitan Pesen, powiedział, że słuchaj, no tak bywa. Trudno. Najwyraźniej tak miało być. Więc wróciłem do tej, do, tej, do tej Polski i napisali do mnie, że mogę wrócić w marcu na przesłuchania do takiego programu, który się nazywa Graduate Diploma. Czyli to jest tak jakby w taki program. Tak, tak, mhm. To jest trochę jak, jak, jak magisterka, tylko właśnie nie nazywa się magisterką, bo ja nie mogłem zrobić magisterskiego programu, bo już miałem magisterskę, magisterkę z Polski. Więc mm, y, napisali, że mogę przylecieć znowu na przesłuchania, na co mój mentor się tak wpił, że powiedział, że nie, słuchaj, śpiewałeś tam dla każdego, bo tam jak się śpiewa te przesłuchania na ADOS, to naprawdę masz całe to, całe to jury, to są ludzie, którzy będą prowadzić z tą zajęcia. Wszyscy, naprawdę. Nie ma tam, jakby wszyscy ci profesorowie tam są. No więc ja sobie pomyślałem, no, w sumie rzeczywiście, no śpiewałem dla każdego, przeszedłem do finału w bardzo prestiżowej szkole, w bardzo prestiżowym programie, więc no mój mentor powiedział, że jeżeli cię chcą, to cię chcą. Więc napisałem im takiego dyplomatycznego, ale bardzo twardego maila, że słuchajcie, no jakby poniekąd obiecaliście mi, że się dostanę i chcieliście mnie w tej szkole, a się nie dostałem, więc jeżeli nie chcecie na ten program, to musicie mnie wziąć. I tyle. Się ja, tak, tak. W każdym razie no, po raz kolejny byłem odrzucony. I kolejna sytuacja, że ten dyrektor obiecał całe stypendium, no bo tam się jednak płaci 40 wtedy, 46 chyba tysięcy dolarów za te 9 miesięcy. No i tych pieniędzy nie miałem, więc jakby pan dyrektor obiecał całe stypendium, wzięli mnie na ten program w końcu, ale dostałem połowę stypendium, więc teraz kolejne wiesz, żeby zdobyć te. Ponad 20 po prostu tysięcy dolarów, no to był hardcore, no. więc pisałem do banków, pisałem do prywatnych ludzi, pisałem do jakiejś instytucji, no składałem wnioski o jakieś stypendia. No i koniec końców miałem niesamowite szczęście, że udało mi się zdobyć e, stypendium Fulbrighta, które jest bardzo prestiżowym stypendium i głównie tak naprawdę dla, dla naukowców. Bardzo mało muzyków dostaje takie stypendium. No ale się udało, więc, więc mi się udało tam polecieć, ale tak naprawdę cały czas jestem odrzucany. I tak samo było z moim pianistą Michałem, którego poprosiłem o to, żeby, żeby ze mną zagrał na konkursie, on powiedział, że nie. I, tam podobno i... jakieś muzyków zaraziłeś, pochorowali na koniec. Tak, wiesz, są takie plotki, takie ploteczki. Ale no tak, no jest dużo takich historii, dużo, dużo więcej niż to, co powiedziałem, ale tak chciałem pokrótce. Po grudce, Wielokro wielokrotnie, wielokrotnie o tym mówiłeś, ale właśnie powiedz mi, więc wiedząc jakie, ma, masz, masz, wiedząc, jakie masz te historie odrzucenia, jakie to jest uczucie, kiedy zostajesz trzykrotnie odrzucony do Akademii Muzycznej, dajmy na to, a później dostajesz nominację do nagrody Grammy? No rewelacja. I to no. Dwie. Wiesz co, tak. Właśnie śmieszne jest to, że napisałem w zeszłym roku, że dostałem nominację do Grammy i wszyscy gratulują i super, świetnie, ale dopiero teraz prawie po roku przyszedł ten medalion, bo wiesz, oni wysyłają, nawet jeżeli nie wygrałeś, mm -hmm. wysyłają mm -hmm. ten medalion, Gdzieś tam tam 65 Grammy, no, no wygląda to pięknie, naprawdę. Przykład takie pudełeczko, Dlaczego znaczy nie przyniosłeś? Um, a nie wiedziałem, że, że trzeba. W każdym razie przychodzi, takie, że takie pudełeczko i, i takie piękne, wiesz, na no, takim papierze z taką grubą gramaturą, piękne to logo tego grami, że gratulujemy nominacji za Eurydice y, tam Jakub Jezówki. No to wygląda świetnie. No, ja poprzednie sobie oprawiłem, bo dla mnie jakby wiesz, no, dostaję co roku nominację do Fryderyków. Yy, już pięć razy byłem nominowany, ani razu mi się nie udało go zdobyć, i jest to. Jestem bardzo szczęśliwy, jak jestem nominowany do, do Frederyków. Ale jednak, jak przychodzi ze Stanów taki medalion i taki grami i taka nominacja, to aż się tak zapiera dech w piersiach, i mówisz, jest, to się naprawdę dzieje. Jakby ja kiedyś chciałem tylko czysto zaśpiewać jeden utwór, ale żeby ktoś w ogóle chciał tego słuchać, a teraz wiesz, dostajesz nominację do grami Więc jest to no, bardzo duża satysfakcja. Staram się nie być yy, taki. Yy, ja chcę powiedzieć, no gorzki względem tych wszystkich ludzi, którzy mnie odrzucali, no bo to jest też, no trzeba też no zrozumieć, że no kiedyś przede wszystkim nie śpiewałem tak dobrze, w ogóle nie śpiewałem dobrze, więc też rozumiem, że byłem na zupełnie innym poziomie, więc dlatego może mnie nie, nie przyjęli. Były też inne jakieś tam sytuacje, ale najważniejsze jest to, że ja jestem szczęśliwy i ja jestem zadowolony z tego, co robię i jak to wszystko idzie a nie będę się skupiał na tym, żeby teraz pokazać ludziom, że dokonałem tego, czego oni mówili, że nie dokonam. Więc jakby nie mam czasu marnować na to siły. Patrzysz w przyszłość, nie tak, oglądasz się nie, ma, nie ma co. Ja zawsze, od zawsze miałem tak, że jak jest jakiś problem, to albo szybko znajduję rozwiązanie tego problemu, albo jeżeli się nie da go rozwiązać, to trzeba go odpuścić, pum, i jechać dalej, bo no marnujemy niepotrzebnie masę energii i też swojego zdrowia, takiego psychicznego przede wszystkim na takie rzeczy. Nie ma co na toksyczne. Nie ma Relacji co. Na toksyczne nie toksyczne uczucia. Ale powiedz mi, bo pierwsza nominacja to na pewno, pierwsza nominacja do Nagrody Grammy, to na pewno była ekscytacja, że sama nominacja się pojawiła. Ale druga nominacja do Nagrody Grammy no, kiedy już ktoś zgarnia ci przed nosa nagrodę, miałeś takie uczucie? Mm, niestety wiem, jak ten rynek działa, więc nie, w ogóle w ogóle mnie to nie... Jak się uda wygrać, to się uda wygrać. Jak się nie uda, to nominacja i tak jest fajna. No, tak samo z tymi Fryderykami. Pierwszy raz, jak byłem nominowany, super ekscytacja, świetnie, że się udało i w ogóle. Ale teraz wiem, że dopóki w tej samej kategorii jest e, Zimmerman, to ja nigdy nie wygram, więc... <laughs> bo zawsze wygrywa Zimmerman. Panie Zimmerman! Zimmerman. Nie, no to ja, ziły, no. ja bardzo mu gratuluję i to nie ja nie mówię tego z żadnym przekonaniem, tylko po prostu. Po, tak, to, tak to działa. Tak, tak to po prostu działa i chłopakom, y, mojemu inżynierowi dźwięku Mateuszowi Banasiukowi, y, który swoją drogą śmiesznie nagrywał ostatnio Mateusza Banasiuka. O, proszę aktora. bardzo, proszę bardzo. Mateusz u mnie był. Rewelacyjny no człowiek. Świetny tywek, więc jakby fajnie, że obaj Mateuszowie, Banasiukowie pracowali ze sobą. W każdym razie, y, mój inżynier dźwięku Mateusz i mój pianista cudowny Michał Biel, pojechali na tą galę Fryderyków. Ja im powiedziałem, że ja nie mogę, bo wtedy była akurat gala Ele, a że byłem na okładce, to musiałem tam, musiałem tam być. Czynić honory. Tak. Yy, dokładnie, że zrobiliśmy tam jeszcze mały koncercik. W każdym razie mówię, chłopaki, no, tylko się nie zawiedźcie, bo na, no, jakby nie dostaniemy tej nagrody. Jakby, no to jest wiadome. On oni tak, nie, nie, może się uda, może się uda, to jest taki świetny projekt. I to jest świetny projekt, bo to jest jeden z takich największych moich projektów, tak, z których jestem najbardziej dumny, z tą muzyką tak. polską, bo jeździliśmy z tym po całej Europie i po całej Ameryce Północnej i naprawdę to był dla mnie, personalnie, jeden z największych sukcesów, żeby przedstawić temu światu polską muzykę. W każdym razie, no, dostaję dziewiąta siedem wiadomość. A Zimmerman znowu. Eee. Ale, ale, ale nie z, no. z nim można przegrywać. Prawda? Nie, no, absolutnie. Jeżeli jesteś w no, on wśród tych nazwisk z nim, rzeczy. to to już jest taka Dokładnie. historia. poza piękna. tym my też nie możemy być, ja nie mogę być nominowany w żadnej innej kategorii, jeżeli chodzi o Frederiki, bo, bo jestem produkowany przez zagraniczną wytwórnię, więc ja mogę, tak jak zresztą pan Cinnamon, mogę być tylko w kategorii najlepszej muzyki polskiej wydanej za granicą, czy coś takiego. Tak się nazywa ta kategoria. No ale może kiedyś się uda. Słuchaj, ja wierzę. Czyli ja wierzę, pan Zimmerman nadzieję. psuje tobie plany zarówno tutaj w ale Polsce, on on jak i psuje, również on, za granicą. On buduje <laughs> moje plany. On, 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 on trzyma po prostu. To ja muszę się nauczyć cierpliwości dzięki temu. Albo nawet jeżeli nie dostanę nigdy Fryderyka, to też jest opcja i nie będzie mi smutno. A i teraz zastanów się nad odpowiedzią. Dostaniesz grami? Nie wiem, mam dużo pomysłów na płyty. Jak to nie wiem? Nie, bo to, bo to nie wiadomo. No, jeżeli dostanę, to super. Jak nie dostanę, to też super. W każdym razie, co mogę zapewnić, że będę dawał im powody do nominacji, bo, bo mam bardzo dużo projektów na swoim komputerku, bo nagrywam dużo. No, Uwielbiam to. E, uwielbiam nagrywać, bo to jest zupełnie też inny rodzaj yy, wyrażania siebie artystycznie. Więc tak jak teraz wychodzi Beyond, to nagraliśmy to w grudniu z Il Pomodoro, a już w styczniu nagrałem całe Orfea i Gluka z Stefanem Plewniakiem i jego orkiestrą, więc to wychodzi bardzo wcześnie w przyszłym roku, a na moim komputerze, no w folderze New Ideas mam pomysły na przynajmniej sześć jeszcze albumów, więc no będzie tego sporo, jeżeli będzie siła i, i, i będzie się to wszystko dalej tak ładnie układało, no to na pewno będę to dalej nagrywał i może dalej będę nominowany, więc... Więc wtedy będzie mi bardzo miło. A jak nominowany byłeś na gali? Nie, nie, nie byłem, ale chciałbym kiedyś, jeżeli dostanę nominację, chciałbym na tym być, bo, bo to musi być ciekawe doświadczenie. Jakby być w, tym, w, w tej sali z tymi wszystkimi ludźmi z tak różnych po prostu dziedzin muzycznych, więc mam nadzieję, że jeżeli dostanę następnym razem jakąś taką nominację za rok, za dwa, za trzy, to, to, to mi się uda. Tylko to jest o tyle trudne w tym moim zawodzie szczególnie, że ja mam zaplanowane rzeczy w przód tak na przynajmniej rok. A te gale, oni znają datę robienia tej gali, no tak, nie wiem, na parę, na, miesięcy, na, mhm. na parę miesięcy przed, więc ciężko, ciężko mi wtedy się wstrzelić, bo jestem na jakiejś trasie koncertowej albo jestem na drugim końcu świata, więc lecieć na jeden wieczór to jest tak trochę ciężko. A z takimi nagrodami grami jest tak, że to już z wyprzedzeniem wiadomo? Czy nie w wiem, ostatniej nie, chwili? Nie, nie wiem, nie dostałem. Mhm, Okej. Okay. <grystanie> <grystanie> nie, naprawdę nie wiem. Naprawdę nie wiem. So, w, wiem z, z. Mi podobno tak jest, że to już wcześniej jest wiadomo i jakby w momencie, kiedy już dany reżyser, film jadą na produkcję, dajmy na to, bo to jest, się odbywa w taki sposób, że jest gala, ale przed przyjeżdża się na promocję. I w trakcie tej promocji już podobno w tych kuluarach, rozmowach. Już tam wiadomo, Myślę, że, kto, co że, i jak. że przy tak dużych imprezach, typu Grammy, czy Oscary, czy, czy też różne takie są europejskie nagrody, często wiadomo wcześniej, przynajmniej ci, co wygrali, mm -hmm. wiedzą ci, wcześniej. Wygrali. Mm -hmm. Dlatego, że, że takiemu teamowi, który produkuje taką imprezę, zależy na tym, że jeżeli ktoś wygrywa, to jest na miejscu. Więc zależy im na tym, żeby jeżeli wygrałeś, jeżeli chcemy, żebyś wygrał, to chcemy też, żebyś tam był. Bo no, ja miałem sytuację, nie będę mówił, do czego byłem nominowany, ale nie dostałem nagrody tylko w, z tego względu, że byłem wtedy na koncertach i powiedzieli, że jeżeli nie ma mnie na miejscu, to nie dostaję nagrody. I jakby nie, A, dostałem, i nie dostałem jej. Więc no, jest to ciekawe, no, ale no, tak, to, tak to działa. Dlatego różne te, nazwijmy to, konkursy i te nagrody mm, różnego rodzaju, nie tylko muzyki klasycznej, ale też szerszego, y, szersze to pojęcie w ogóle nagród, no po prostu odbywa się w różny sposób. I często to jest tak błachy, jak właśnie jesteś fizycznie, dostajesz nagrodę. Nie macie... Nie, nie dostajesz. Byłby, byłoby super widzicie na tej gali, jak odbierasz tą nagrodę, jako nasze dobro narodowe. Ja będę cały czas trzymała kciuki. Ja też będę za siebie trzymał kciuki, Trzymaj, bo było fajnie. oczywiście. Fajn, bo, ale, oczywiście. Wiesz, y, trzeba marzyć, więc to jest jedno... re, Reprezentujesz Polskę, kraj. Tak. Absolutnie. O. Ile miałeś lat, kiedy zagrałeś w Carnegie Hall? Ej, kurczę. Mmm... I już tyle miałeś tych, nie, tych sukcesów, że nawet nie bo, pamiętasz. Bo to było na pewno albo w 2000, bo to było na pewno wtedy, kiedy studiowałem w Juilliard. Tylko nie pamiętam, że to było już w 2015 roku, czy, czy w 2016, więc gdzieś. Dwadzieścia kilka lat. Więc tak, no te 26 lat już prawie miałem, i no było to niesamowite doświadczenie. No bo jednak dla mnie tak samo Met, jak i Carnegie Hall, to są takie sanktuaria. To, są, to jest miejsce, które było totalnie nieosiągane. Ja tam mógłbym przyjść, usiąść, nawet po prostu zobaczyć, ale, ale nagle być na tej scenie, być na tym całym zapleczu, no to, to jest niesamowite. Jakby to się nogi uginają, to jest tak, jak właśnie w Met na tym konkursie wychodzi się na tą scenę. No i widzi się przed sobą te 4000 osób, no, to, no to, jest, to jest nie do opisania, no jakby ty, ty jesteś takim małym, małą mróweczką i to wszystko jest tak piękne i tak niesamowite i no, uf. Metropolitan Opera, kiedy zrobiłeś? Na początku, to było w 2016 roku, jak brałem udział w konkursie Metropolitan Opera. E, który udało mi się. Nawet, no, tam jest tak, że jest pięciu wygranych, tak, tak, równoprawnych, więc udało mi się tam po prostu zaśpiewać ten półfinał na tej głównej scenie i finał. Mm, więc to było moje pierwsze zatknięcie, jakby z tą sceną, a później e, graliśmy właśnie w 2021 roku w listopadzie i grudniu. Graliśmy Eurydice, czyli też przygoda Orfeusza i Eurydyki, bazująca na micie, tylko współczesne wydanie. Świetna, po prostu świetny tekst napisany przez Sarah Ruhl, która wprowadziła tam też nowy, nową postać ojca, Eurydyki. No nie no naprawdę świetnie napisana napisana opera, a tak naprawdę sztuka, no bo to była sztuka teatralna na początku i ona to przerzuciła razem z tym Mafią Okoinem na, na operę. Też wydaje mi się, że bardzo dobrze napisana jako współczesne jako współczesne dzieło. No i to było właśnie koniec 2021 roku, tak. To Jest coś 2025. jeszcze wyżej, ponad te sale? Myślę, że, że nie wiem, czy, czy wyżej. To są takie rzeczy, które teraz, jakby jak już tak wszystko idzie w dobrym kierunku, wiem, że to są rzeczy osiągalne. Czyli tak jak na przykład w przyszłym roku, w 2024, na jesień, znowu wracam do, do met. I czy są rzeczy wyżej? Nie wiem, czy wyżej, ale są rzeczy, które bym chciał chciał jakby mieć na za, za, za pasem. Są nadal takie chciał? sale koncertowe, które bym chciał odwiedzić, jak Walt Disney Hall w Los Angeles, czy, no nie wiem, jest, jest dużo też takich miejsc, w których jeszcze nie byłem, no bo jednak tak, byłem już w Ameryce Północnej, byłem w Ameryce Południowej, byłem w Europie, byłem w Hongkongu, ale jednak mieliśmy mieć zorganizowaną całą trasę, 13 koncertów w, w, w Azji, no i niestety przyszedł COVID i takie trasy bardzo ciężko się organizuje, więc teraz musimy czekać kolejne dwa lata, żeby to przeorganizować i, i zrobić, więc mam nadzieję, że się, że się uda, bo chciałbym zobaczyć po prostu tamtą część świata. A ile osób liczyła Twoja grupa na studiach? Nie pamiętam, ale pewnie około ko, 13 osób, 14 może. I, ile z tych osób zostało o... światowej sławy tenorami, kontratenorami? Nie uzykami. wiem czy światowej sławy, ale niektórzy nadal śpiewają i sobie dobrze radzą. Wiesz, bo to, to jest tak, że każdy musi znaleźć jakby swoją drogę i nie... Mm, jakby wymiarą sukcesu nie jest to, czy jesteś znany, sławny, czy jeździsz po całym świecie. Jakby sukces dla kogoś, tak jak dla mnie na początku, było to, że ja zaśpiewałem koncert i przyszli ludzie. Nieważne, czy to było właśnie w Łowiczu, czy, czy to jest gdziekolwiek indziej. No, ja mam tyle szczęścia i też super, bo, bo no, dużo pracuję, to prawda, nad sobą też i cały czas jakby pracuję nad tą techniką, żeby to wszystko działało. No i ta praca jednak zawiozła mnie w takie miejsca, bo ich chciałem jakby, dla mnie to było coś, co, co bardzo chciałem i jakby dążyłem do tego, rozbiłem to marzenie na malutkie kroczki, i po prostu tymi małymi krokami starałem się tam dojść, ale jest masa ludzi, która tego nie chce, nie potrzebuje, nie lubi jeździć, nie, nie lubi poznawać ludzi, bo ma po prostu... Nie to, że nie lubi ludzi, ale ma mają na przykład, nie wiem, problem z poznawaniem ludzi, więc wolą siedzieć w tym swoim e, świecie, w swoim mieście, nie wiem, zacząć uczyć albo śpiewać tylko w Polsce, no nie wiem, i też odnoszą sukcesy, jakby to jest, to jest sukces. Więc mam sporo znajomych, którzy właśnie uprawiają ten zawód e, cały czas, a że mogą się z niego utrzymać, to też jest właśnie jakoś tam wymiarą sukcesu, że to jest powodzenie, to jest dobra. Ale to nie jest typowa ścieżka kariery, że kilka lat po zakończeniu studiów, czy jeszcze na studiach. Będąc po studiach na Akademii Muzycznej w Polsce, tak naprawdę grasz na tak znakomitych salach. Niestety no nie jest też tak, że ja zacząłem od razu od świetnych sal. No, śpiewałem na początku dzięki mojej pani profesor, która mnie wysłała na, na przesłuchania do Aachen. Ania Radziejewska wysłała mnie do, do tego miejsca, żebym y, zaśpiewał przesłuchanie, bo szukali y, po prostu głównego bohatera do opery y, Alcina. Tam jest Ruggero, taki rycerz. Super w ogóle opera, świetna, bo to jest wiesz taka historia tej Alciny, czarownicy, która ma wyspę i ona oczarowuje wszystkich i zamienia w kamień. I, i ten rycerz tam jest omamiony, że niby się z nią są zakochani, ale to jest przy, dzięki tej jej magii no, i tam ratuje go magik i jego ukochana Bradamantę. W każdym razie no super jakby cała taka opowieść. Ja lubię te, te, te historie, bo są naprawdę niesamowite. I świetnie to było zrobione ta opera, w każdym razie dzięki tej mojej, mojej pani profesor pani Radziejewski, ja tam pojechałem, wygrałem to, to przesłuchanie i śpiewałem w tym Aachen, a to jest mała mieścina no, to jest wiesz, no, blisko, blisko m, m, granicy z, z Holandią i z Belgią bardzo przyjemne miejsce, ale bardzo mały teatr. Właściwie wiesz, malusieńki. A później śpiewałem też w Cottbus, śpiewałem właśnie w, w jakimś Mleka, w Heilbronn. To są małe miejscowości, zupełnie w ogóle nie, nie mające żadnego znaczenia tak naprawdę na mapie świata. Udało się później zrobić produkcję w Lipsku, która już miała trochę większe znaczenie, ale tak naprawdę ten mój mentor, Ethan Pesen, który powiedział, że: Słuchaj, możesz to robić w ten sposób i będzie ok. Możesz śpiewać w tych teatrach typu B w mniejszych miejscach i będzie fajnie, ale masz możliwość, żeby być lepszym i pójść dalej. Tylko musisz po prostu pojechać na specjalistyczne studia, żeby jakby no, douczyć się rzeczy, których po prostu nie, nie wiesz. Nie, nie, masz, nie masz tej takiej bazy do, do tak naprawdę bycia tym międzynarodowym artystą. Mm, więc więc posłuchałem go i pojechałem. Poleciałem po prostu do tych stanów i cała ta historia z tym Curtis, później z Juliet, no ale udało się i rzeczywiście miał rację, no bo dużo rzeczy się nauczyłem, takich, których u nas bym się nie nauczył. Po prostu nie, 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 nie uczą takich rzeczy w takim stopniu. Więc, więc to były takie bardzo specjalistyczne studia, gdzie ja naprawdę siedziałem od 8 rano do północy, aż zamknęli szkołę w szkole po prostu. Więc, więc no wymagało to dużo pracy, ale później rzeczywiście zbierałem tego owoce i zbieram do teraz. Uh -huh. A czy ty cały czas musisz się jeszcze mocno uczyć i doszkalać? Czy ten okres takiego największego bumu, jeśli chodzi o twoje umiejętności i zbieranie doświadczeń masz już ze sobą? Mm, czy teraz już trochę odcinasz kupony od swojej nie, wiedzy, nie, umiejętności? Wiesz co, yy, niestety, jak się jest artystą, szczególnie jeżeli się jest śpiewakiem, bo ten instrument jest w tobie i on się ciągle zmienia. Czy się obudzę o siódmej, czy o dziewiątej to też ma znaczenie yy, względem tego, jak się będzie działa próba później, którą mam zaraz. <laughs> wiem, wiem. Pilnuję ale, czasu, pilnuję czasu. Ale wiesz co, ten głos się cały czas zmienia, i, i trzeba cały czas jakby go badać, analizować i ćwiczyć, więc jakby, no oczywiście wykonałem ogrom pracy i ta baza jest, więc to jest najważniejsze, że ja potrafię pracować sam. I to jest dla mnie jeden z największych sukcesów, że ja mogę pracować sam i mogę sobie, mogę sobie ufać, i też mam bardzo dobrych ludzi naokoło, którzy są w stanie mi szczerze powiedzieć, że hej, no tu jest, jest słabo. Wiesz, tutaj, jest źle, i coś. No może jakiś tam dźwięk zejdzie od czasu do czasu, no ale dlatego się ćwiczy. I też no, niektóre te utwory są potwornie trudne. No, potwornie twór, trudne. I, i też no, jest coś takiego, że możesz zaśpiewać utwór, a możesz zaśpiewać utwór, wiesz? Mm -hmm. no, nauczyć że pójdą się na szybko. Nauczyć się szybko jakiegoś tam utworu i go po prostu zaśpiewać, to, to tak naprawdę w wielu przypadkach nie jest aż taki duży problem, ale żeby to zrobić fajnie, mieć jakiś pomysł na to, wiesz, przeżyć to, jakoś tam, wiesz, zrobić to, żeby to naprawdę było Twoje, no to to wymaga czasu, to wymaga takiej monotonii też pracy, i ja mam taki swój sposób, swój styl przygotowywania utworów, że to zajmuje dużo czasu bardzo dużo czasu. Ale wtedy mam pewność, że zawsze, będzie, zawsze będzie, będzie wiesz, że będę gotowy na to, że będzie. Nawet jeżeli mi głos nie będzie tak super działał, to ja wiem, że mi się uda, bo przygotowałem te dzieła w taki sposób, że zawsze odpali. Magazyn New Yorker porównał Cię do Justina Timberlake'a, a innym razem porównał Cię do rzeźby Michała Anioła, które porównanie tobie bardziej leży. Nie, no ja jestem fanem Justina Timberlake'a i dla mnie to było wielkie takie, no takie, no miło mi było. Miło mi było szczególnie, że mm, to był pierwszy chyba w historii New Yorkera taki profil y, artysty nie, muzyki klasycznej, który właśnie miał siedem stron. No, ta, ta kobieta, która y, robiła ten wywiad ze mną, ona jeździła ze mną po całej Europie. Jakby to nie było tak, że my się spotkaliśmy na Zoomie czy gdzieś po prostu i porozmawialiśmy, tylko ona przyleciała do Londynu na, na jakiś koncert przyleciała do. Wtedy byliśmy w Luksemburgu, robiliśmy taką produkcję, wznowienie. Też tam była i za każdym razem y, oglądała te koncerty czy, czy operowe show, plus rozmawialiśmy na temat y, właśnie najróżni, naprawdę najróżniejszych rzeczy. Czyli ten Justin Timberlake to jest coś, co jest, do czego jesteście bliżej. Y, nie wiem, czy bliżej, ale no, jestem szczęśliwy, że takie porównanie powstało. <grym <grym a propos jeżdżania y, po świecie. Jakub, ja słyszałam, że ty masz grupis. Czy ja mam grupis? Y, możliwe to jest. Ja tego nie wiem. Nie widziałeś ich? <noise> nie, no jest. Tych jest grup, hord, które. Yy. Podobno, nawet jak publikujesz coś na Instagramie, to opublikujesz, że jesteś w jakiejś restauracji, jesteś w jakiejś knajpie i za chwileczkę tak tu, tu, tu. Tak, tup, tup, właśnie tup, tup. to już się nauczyłem tego, parę lat temu, że, że nie robię tak. Robię zawsze po. Więc y, robię zdjęcie, ale wrzucam później. Yy, ale no zdarza się No jest oczywiście jakaś tam grupa ludzi którzy rzeczywiście jeździ na te koncerty moje I spotykam ich non stop I to jest też no bardzo, bardzo miłe że, że się widzi tą osobę, która przyjeżdża Na ten sam koncert, bo mamy czasami trasę Tak jak mieliśmy trasę Farewells yy, Czyli pożegnania tej polskiej płyty Z Michałem Bielem No to jest taka yy, kobieta Wydaje mi się, że z Francji No to ona, nie wiem Wydaje mi się, że z 10 koncertów zaliczyła Z tych 18, które zrobiliśmy wtedy a to jest tak, że oni rozmawiają potem z tobą? Czy to jest tak, że widzisz ich w tle? I... Nie, czasami przychodzą, bo ja zawsze się staram zostać po koncercie i tak jak z Michałem, czy, czy z Il Pomodoro, czy z Stefanem Plewniakiem, zawsze staramy się zorganizować to Meet and greet, żeby być tam po koncercie. Pogadać z tymi ludźmi, żeby jeżeli chcą autograf, no to wiadomo, że damy im autograf. Zazwyczaj tam jeszcze sprzedają jakieś płyty, coś, jakiś podpis na płycie, czy przynoszą swoje płyty, które, które kupili już wcześniej. No nie wiem, nie chcę mówić, że traktuję to jako część mojej pracy, bo jest to poniekąd praca, ale jest to też takie coś, co ja uważam za bardzo cenne bo poznajesz tą swoją publiczność, plus no jednak w tym świecie muzyki klasycznej, no lubię wiedzieć, kto, kto tego słucha, plus yy, też jest ta, ta, yy, ta nowa generacja tych młodszych ludzi, która, no, ma mega zajawka Ja też mam taką, taką grę z moim przyjacielem, że wszędzie robię Sławik Skład. Czyli taki przykód słowiański. A przykład słowiański i robię go na największych Z kołczanem salach. Pewności, nie tak? nie mam kołczanów wtedy, bo zazwyczaj mam to? swój, wiesz, nie kombinę za, powiedzieć tylko garnitur, ale, ale robię go wszędzie. Robię go wszędzie na największych scenach na świecie. Po prostu wciskam słowiański przykód i dużo ludzi przychodzi, czy młodszych, czy starszych i pyta się: "Hey, can we have a Slavic squad together?" Ja mówię: "Nie no jasne, że robimy, robimy." Więc więc to jest też takie śmieszne, że ci ludzie jakby widać, że obserwują, widać, że jakby są na tej fali mojego czasami mm -hmm. głupiego humoru. <gumoru> hmm. Czy ci ludzie bywają problematyczni? Są tacy, co są problematyczni? Tak? Są. Ale masz stokerów? <gum> Mam. Mm. Tak, tak. Jest taka jedna pani z, z Francji, która jest no, bardzo ciężkim przypadkiem. No, już nawet byłem na policji, bo ona wysyła tak myślę, że ze dwa maile dziennie, trzy maile dziennie, przez jakiś czas jest cisza, ale tak. No i to od paru lat, więc mam tysiące już tego. No i muszę to kolekcjonować, bo tam nie ma żadnych gruźb, ale, ale są rzeczy, które w ogóle mnie interesują. Więc tego nigdy nie czytam, ale, ale wrzucam to do, do tej swojej skrzynki, ee, bo. bo Pan na policji powiedział, że teraz nic się nie da zrobić. Ale jak coś się pan stanie, to przynajmniej ma pan podkładkę. A nie, nie, to, 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 to w takim razie cisza, bo nie siejmy w takim razie. Bo czasami to podjudza pewnych ludzi, nie rozmawiajmy może Tak. O tym. Ale jest, ale jest grubo. No jedna pani nawet zmieniła nazwisko na moje. Więc. Ale ta francuska? Inna kobieta, ale też z Francji. Inna. Jest, nie, no coś, jeszcze, coś więcej? To jeszcze, no, jeszcze? Nie jest, no, jest parę takich przykładów, ale na szczęście nie za, dużo, nie za okay. dużo. Ale ty to jakoś tak separujesz, to, to nie, jeszcze, nie, to nie przesłania mieć, ci życia. Nie, 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 nie. Trzeba też umieć sobie radzić w takich sytuacjach, więc... Gdzie jest twój dom? Żoliborz, wiadomo. Tutaj? Tu jest całe moje... Cała moja rodzina jest w Warszawie, więc jakby Żoliborz i, i, i w ogóle Warszawa jest, jest moim domem. Jakby każdy projekt zaczynam stąd. Uwielbiam zaczynać stąd. Tutaj ładuję swoje bateryjki. No i też jestem jednak taką, wydaje mi się, że dość rodzinną osobą, więc jak mogę tutaj przyjechać i właśnie porozmawiać sobie z dziadkami w ogrodzie, z rodzicami, z bratem, z ich żoną, z dziećmi, fajnie jest. A ile dni w ciągu roku bywasz w Polsce? Kiedyś było dużo mniej, teraz dużo więcej. O. Bo było rzeczywiście tak, że jak studiowałem w Stanach, no to prawie byłem tylko na święta. I może na jakiś tam kawałek, parę dni w wakacje, bo zazwyczaj byłem też na jakichś tam programach letnich. No i też były taki chyba w 2000, no w zeszłym roku, tak obliczyłem, że dosłownie byłem, nie wiem, ze dwa, trzy tygodnie w Polsce, tak w sumie w przeciągu całego roku. Ale teraz jestem dużo częściej, bo po prostu planuję swoje rzeczy troszeczkę inaczej i chcę być częściej w domu. Chcę być częściej w domu i chcę każdy, między każdym projektem chcę mieć przerwę. Bo kiedyś było tak, że zaczynałem jedną trasę koncertową, od razu z niej jechałem na drugą, na, od razu na jakiś projekt y, operowy i znowu na jakąś trasę coś. Teraz y, troszeczkę staram się to tak zaprogramować, żebym, żebym miał chociaż ten dzień, dwa, trzy w domu, zanim polecę na, na kolejną przygodę. Bycie w domu to jest trochę też dla ciebie taka jakby terapia? Myślę, że tak, no jednak ja uwielbiam, ja też mam taki, takie coś, że muszę się rozpakować. Nie mogę, nawet jeżeli, w, w, tak jak ostatnio, przyleciałem nie, i byłem tutaj tak od popołudnia i następnego dnia wieczorem wylatuję, ja muszę się rozpakować. Nie mogę po prostu tego zostawić, bo ja nie będę, nie zasnę. Jakby muszę się, i tak samo jak w, wjeżdżę w różne miejsca, ja się muszę... No może nie w hotelach, jak jeżdżę na, na jeden dzień, ale, ale jak jadę na produkcję operową, że ja muszę się rozpakować no, natychmiastowo, bo inaczej to mi nie daje spokoju. To jest jakiś, taki dziwny mój man manewr, ale to jest pewnego rodzaju przejęcie przestrzeni i bycie w niej, że ja nie jestem tutaj tylko na chwilę, tylko jednak osiadam. To jest moja przestrzeń, więc jakby w, szczególnie w moim domu uwielbiam się na, jak najszybciej po prostu rozpakować, i dopiero wtedy siadam na tej swojej cudownej kanapie nóżki zakładam, patrzę sobie przez okno na te piękne drzewka i jest rewelacja. Jakub, czy kiedyś dostałeś mandat w muzeum? W muzeum? Tak, bo podobno lubisz dotykać eksponaty. Nie, nie dostałem mandatu, ale rzeczywiście dostałem reprymendę, bo na przykład w, w, na Wersalu, tam właśnie w tym, w, tym, w tym Pałacu Wersalskim, no to jest coś takiego, że no ja mam hopla na tym punkcie, że no jednak, wiesz, no Louis XIV i siedzisz tam, śpiewasz w tych różnych salach te wszystkie obrazy, no to wszystko jakby to, to, to jest ta historia, no więc Rąknąć ja jakby, no nie, wiesz, no raz miałem właśnie my, moją garderobę, miałem w sypialni właśnie Lujego XIV, no i siedzisz tam i, no i no nie sposób nie dotknąć, no nie, 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 sposób, no, więc tak dotknąć historii, tak poczuć to i, no. Ale to jest zawsze związane trochę z muzyką, czy jakbyś się wybrał do Luwru, to też Mona Lisa no, też mam fajne doświadczenie, bo byłem w poniedziałek w, w lówrze, gdzie muzeum wtedy jest zamknięte, więc miałem ano. prywatną. Mogłeś traskę. dotknąć. Mona nie mogłem dotknąć, bo jest za szybką, ale byłem rzeczywiście, mam takie selfie z Monalizą, bo zawsze tam są tłumy. Tak, tak. Z, e, w oddali, że się tak się nie da bardzo. w ogóle tam dopchać, a ja sobie tam stałem, siedziałem sobie i mogłem sobie popatrzeć na spokojnie. Porozmawiać z nią na chwilkę. Pomedytować. Pomedytować. A zaśpiewałeś jej coś? Nie. I ja chciała. tyle śpiewam, że już wystarczy. Jak idę do muzeum, to już idę do muzeum. Czego można ci życzyć? Nie wiem, zdrowia chyba. To jest najważniejsze. Zdrowia. I niech tak. się niesie. Jakub. Było mi mega miło gościć Cię w moim podcaście. Bardzo, bardzo dziękuję. Ci dziękuję. Dziękuję bardzo.